Hej! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Para Kulinarni. Dzisiaj przychodzimy z przepisem na coś słodkiego. Tak, będzie to deser, a mianowicie będą to mini serniczki. Już kiedyś widzieliście wersję mini serniczków w naszym wykonaniu z cesteczkami Oreo. One będą trochę podobne, bo będą miały też wspólnie z Oreo, też będą miały właśnie serek śmietankowy, ale będą z galaretką truskawkową, ze świeżymi truskawkami, także... I bitą śmietanę. Tak jest. Zapraszamy Was do gotowania z nami. Do przygotowania mini serniczków będziemy potrzebować około 400 g białego twarogu. My akurat kupiliśmy śmietankowy ze Strzałkowa. Polecamy go, można go kupić w sklepach z Połem. Możecie, na wagę. Na wagę. Możecie go też kupić, możecie kupić też taki już gotowy twaróg do serników. Tu akurat mamy 170 g, czyli jedno duże opakowanie ciasteczek Oreo. Akurat wybraliśmy te z kakaowym wnętrzem dla odmiany, dla spróbowania. Pół kilo truskawek świeżych, jedną śmietankę 250 ml. Do tego będzie 30%? 30% albo 36%. Do tego użyjemy też jednego opakowania fiksu, żeby to związać. Około 100 g, czyli jakieś pół szklanki cukru, cały cukier wanilinowy, jedną galaretkę truskawkową. Jeden budyń waniliowy albo śmietankowy, około jednej łyżki 30-40 g masła, dwa jajka i to wszystko. Rozgniatamy moździerzem albo po prostu młotkiem nasze ciastka. Na patelni rozpuszczamy masło. Rozpuszczane masło przelewamy do naszych ciasteczek. Tą technikę już znacie i ten spód z babeczek Oreo. I mieszamy razem. Formy na muffinki wykładamy papilotkami. Najlepsze są właśnie takie papierowe do tego. My akurat mamy tematycznie w truskawki. Tak jest. Możecie kupić... Gdzie? Też w Połemie. Też w Połemie, w Olsztynie akurat. No i tak wykładamy na spód porówno. I nasze proporcje podaliśmy na jakieś 12 mini serniczków. No i ugniatamy je, żeby były trochę bardziej zwarte te spody. Twaróg przekładamy do większej miski. Wsypujemy tutaj trochę cukru, niecały, zostawiamy tak mniej więcej 1/3 do truskawek. Cukier wanilinowy i budyń. Miksujemy na najniższych obrotach i dodajemy dwa jajka. Wszystko miksujemy na gładką masę. Kiedy mamy już twaróg zmiksowany praktycznie na jednolitą masę, mogą w nim być oczywiście jakieś tam małe grudki, to wykładamy go do naszych papilotek. Tylko pamiętajcie, że jeszcze na górze ma być galaretka, dlatego zostawiamy miejsce. Myślę, że taka jedna, też niepełna łyżka, to będzie wystarczająca ilość. Jak widzicie, nasze papilotki nie są wypełnione po same brzegi. Zostawiliśmy jakiś tam centymetr na galaretkę, która będzie na wierzchu. Podamy je na jakieś 30-40 minut do piekarnika, nagrzanego na 160 stopni, grzanie górne i dolne. Po jakichś 35 minutach wyjmujemy nasze babeczki. Truskawki przykładamy do naczynia blendera. Możemy je również zblendować w blenderze ręcznym. My używamy akurat tego kielichowego. Zasypujemy od razu cukrem, tą resztką. Zakrywamy i blendujemy. Przyszedł czas na rozpuszczenie galaretki. Wlewamy do szklanki około pół do 3/4 szklanki gorącej wody i wsypujemy galaretkę, którą rozpuszczamy. Przestudzoną galaretkę dodajemy do zblendowanych truskawek i dokładnie mieszamy. No i teraz przelewamy nasze truskawki na wierzch serniczków. Jakieś będą pewnie dwie łyżki, tak żeby nie wylać poza ranty. Kiedy babeczki już się schłodziły w lodówce, przechodzimy do ubijania bitej śmietany. Wlewamy kremówkę do miski. Oczywiście musi być bardzo dobrze schłodzona. I ubijamy ją mikserem. Dorzucamy jeden fiks i łyżkę cukru pudru. Kiedy piana nam się ubije na sztywno, przykładamy ją do rękawa. No i wyciskamy naszą bitą śmietanę na serniczki. I na wierzch odkładamy truskaweczki. No i tak słodko wygląda nasza babeczka. Jak widzicie, macie tutaj przekrój, pokazuję Wam. Muszę zdjąć ten papierek.
No i jak widzicie, tutaj macie przekrój naszej babeczki. Na dole macie tą warstwę ciasteczek Oreo. Dalej jest serek z budyniem właśnie. I dalej to jest ta galaretka truskawkowa. Przechodzimy do testu smaku, tylko najpierw ją biorę. Truskawkę to sobie zabiorę. Moim zdaniem te mini serniczki jest dobrze podawać, bardzo dobrze schłodzone. A nawet możecie je włożyć do zamrażalnika i też będą fajne. Koszty pierwsze. Te pierwsze. Mmm, dobre. No. Mm. Tak jest upgrade'owane babeczki Oreo. Mmm. Super. Mmm. Galaretka jest bardzo truskawkowa, bo jest właśnie z tymi zblendowanymi truskaweczkami. Fajny taki deser. No, na lato. I serio, możecie spróbować je zmrozić. Myślę, że będą fajne, jako taka wersja lodów trochę. I nie wiem, czy czujesz, ale te Oreo z brownie też są fajne. Tak, no są bardziej czekoladowe. No. No. Także polecamy wam, zróbcie sobie taki w domu. Jeżeli polubiliście babeczki te Oreo, tę pierwotną wersję, to te na pewno wam również zasmakują. Tak, i mamy na nie jeszcze kolejne pomysły. Może następnym razem pomyślimy nad jakimiś innymi spodami do babeczek. Chociaż ten jest rewelacyjny i zawsze się sprawdza, nie? Tak. No, no dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, dać lajka, skomentować i jak zrobicie swoje babeczki, to oczywiście wyślijcie nam foteczki. Dokładnie. Dawajcie lajki, bo YouTube ogranicza zasięgi, więc jeżeli nam dacie lajka, to będzie lepiej. Możecie też udostępniać nasze filmy oczywiście. Dokładnie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej. Pa.